moje życie i te moje kolejne za mąż pójście świadczy o tym, że nie wiedziałam od początku, jak to jest. I myślę, że nie należy się bać w życiu drugiego czy trzeciego nawet rozdania. Myślę, że trzeba mieć na tyle w życiu odwagę, żeby sobie powiedzieć, że jeżeli się czujemy w związku nieszczęśliwi, już nie będę się zagłębiała z jakiego powodu, ale jeżeli to nie jest ta nasza połówka i my jesteśmy tego naprawdę pewni i widzimy, że nie tylko my cierpimy, ale przez to, że my cierpimy, nie jesteśmy w stanie już pewnych rzeczy grać, że to się wszystko sypie. Myślę, że często pozostając w związku nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ktoś po czasie, jak mu podziękujemy za to bycie w związku, może odsapnie, może znajdzie osobę, która go bardziej będzie kochała, może będzie zdecydowanie bardziej szczęśliwy. Ten moment rozstania jest zawsze bardzo trudny, ale bardzo często zdarza się tak, jak ludzie, z którymi rozmawiam, którzy mają już właśnie na przykład takie drugie rozdanie jak ja, że mówią, że gdyby nie przeżyli tych trudów w pierwszym małżeństwie, czy w jakichś tam kolejnych swoich związkach, to nie potrafiliby docenić cech takich, które doceniają dzisiaj. I dla mnie moją taką chyba najważniejszą cechą u mojego męża, dla mnie było to, że on był od początku moim ogromnym przyjacielem. Ja jestem osobą, która wchodzi na szczyty, która lubi wyzwania, która jest pracoholikiem i ja bardzo często spotykałam na mojej drodze partnerów, którzy owszem, no jachty, diamenty, wszystko co możliwe, ale wiązało się to z tym, że będę grała na czyichś zasadach, że będę dużo czasu spędzała z tą osobą, że zrezygnuję z mojej pracy, że zrezygnuję z mojej działalności charytatywnej. Największym problemem dla moich przyjaciół płci męskiej, z którymi byłam, spędzałam czas, ponieważ ja jestem wiele lat po rozwodzie, kilkanaście lat po rozwodzie się zdecydowałam ponownie wyjść za mąż. Było to, że ja na przykład o godzinie 22:30 rozmawiam przez telefon z moją podopieczną. Ja fundację prowadzę 2 lata, ale charytatywnie działam tak bardzo mocno od 25 lat. W związku z tym tak super mocno, prawie 20, gdzie rzeczywiście mam kilka rodzin od wielu, wielu lat pod opieką, gdzie mam dzieci, którym rok w rok organizowałam u siebie obozy rehabilitacyjne. No jakby trudno w momencie, kiedy ktoś potrzebuje pomocy, nie odebrać telefonu. I mój mąż od samego początku naszej znajomości nie tylko, że cierpliwie znosił to, że ja pomagam, wspieram, rozmawiam, docenił to, że jestem dobrym człowiekiem i to była ta podstawowa cecha, która go najbardziej u mnie ujęła. Przede wszystkim poznaliśmy się w momencie, kiedy on chciał wesprzeć moją fundację, swoją firmą. On jest też człowiekiem zamożnym, takim, którego stać na takie życie jak mnie, co jest też dla mnie było bardzo ważne, że nie było jakiegoś takiego dysonansu i dysproporcji. Nikt się w tym związku nie czuł kopciuszkiem.